Także YouTube, witam was na kolejnym, trzecim już zapisie z tej dziwnej gry, bo nie można tego, szczerze mówiąc, nazwać inaczej, moim zdaniem. Nie jest źle, ale jest strasznie. Jezus! Co tu się dzieje? Co tu tak krzyczy? Znaczy inaczej, nie jest to złe, ale tutaj wcześniej w przerwie, właśnie pomiędzy, jak była przerwa, to właśnie stwierdziliśmy, że jakby... Trochę jest przekombinowane. Mam wrażenie. Niestety. Dobra, tak masz robić tutaj ten. Ej, tu były belki, gdzie one są? Dlaczego te belki stąd znikły? No, wyszliśmy z gry, więc. Ty się uładujesz? Tak. Ale nie, no to one powinny zostać. No, może już nie zostają. O, wow, tu można sobie tak robić teraz. Ja mam wrażenie, że to może być bug. Ale patyki to zostało. Mogę to... Zostaw! Dobrze. I co to zrobiłeś? Polowałem orła, który zresztą taszczył królika. A królik też umarł? Też umarł. Ale mu główkę wyciągnął. Przestań! Co przestań? Będziemy mieli mięsko. Ta siekiera faktycznie jest lepsza, on na dwa pada właściwie. Nice. Dobrze, nice. Czy ja mogę to mięsko usmażyć nam? Użyj i użyj. Jedny zajczek. Jaki pasztet. Wojtek, pasztet był. Tomek. Mam zamrożony. Ja będę musiał sobie zamówić ten u znajomej na wsi, żeby zrobiła mi właśnie pasza się... zająca. Pierdzielnie. Nie ugotowało. Jak Ulka, możecie? Bo... To jest pyszne. Nie, to jest do kochania, a nie do jedzenia. No to futerko możesz zostawić co na później. Jezu. Futerko... Widzisz klienta. Futerko to możesz na szalik przerobić. Właśnie. A łapki na ten drolczyk to kluczy. Wiadomo, że takiego króliczka, którego bym od początku tam miał. No jak pamiętasz tak... tą wiadomość, którą ci nagrałam, to już nieaktualne. Oj, nie przyjechałbym do ciebie z paszetem. Nie będę się koleżankować z... Ula, jesteś głodna czy coś? Już nie. Znaczy, ja jestem zawsze głodna, co masz? No chodź. Ulka z keto przychodzi teraz na weganizm. Ej, szczerze, jak byliśmy na tych boksach... A nie, nie boksach... mogę, czekaj, dlaczego nie mogę? Aha, bo to mogę sobie, dobra, masz. Cooked mięso ci daję. Cooked mięso collected. Cooked mięso. Jak byliśmy teraz na tych boksach, dziękuję. Jak byliśmy na tych boksach, to 80% mojej diety to się składało właśnie z wege rzeczy. Kapci z futerka. Masz rację, Żaneta. Boż. Nawet zostawiam. Ty? How dare you? Idziemy do cave'ów. How dare you do? Czy ty jesteś, Ulana, to gotowa? Nie jestem, chcę się jesteś, napić. Jesteś, chodź. A możemy się napić jeszcze po drodze, tak będziemy tam, będzie tutaj ta. Będzie po drodze... No patrz, jaki słodziaczek tam leży i się wygrzewa. Maleństwo. Zostaw, Wojtek! Rozluźnia mięso do gotowania. Coś mówiłaś? Tak, króliczki są słodkie tylko do głaskania. I to kochanie. Nie, zależy na kim co się zrobisz. Nie, zażarłem surowe mięso. No i dobrze ci tak. Żebyś dostał. Chyba saroczki. Yeah. Everybody tak, yeah. Dostaniesz yeah. Saroczki. Yeah. 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 Pasożytów jakiś. Lepo. Na zdrowie tam komuś. Nie, to lodówka się pała. To nie u mnie. Dobra, czekaj, to jeszcze usmażę nam to mięsko, żebyśmy mieli. I będziemy mogli iść. A ty co tak siedzisz? Byś zaczął coś robić, chłopie. Dostaw Ryszarda. Ja na pewno jutro pracuję. Zdobądź balę i napełnij pojemnik. Ej, w sumie podoba mi się, że jest ten bot. Nie wolno króliczków mordować? A Paulina, jakbyś nie miała co jeść i tylko mogłabyś mieć króliki, to co, też byś ich nie mordowała? Ja bym żarła trawę w takiej sytuacji, przysięgam. Ja bym żarł królika. Ja bym żarła trawę. Nie mam żadnych leków, jest problem, bo mam troszkę mało żyćka. Tu pewnie coś znajdziemy. Czekaj. Ruda. Jaka ruda? Tomek.
Ja się dopiero na ruda. To jest. Daję ci, ale to na razie nie jedz, nie? Bo pewnie masz pełny głód. Dobra, to chodź, pójdziemy tam do tego punktu. Znaczy nie, mam tak jedną trzecią. No to możesz zjeść w sumie. Co to leży? Cześć, Rezoko, siema. Hejko. Co leży? Sarenka. No sarenka. To jest jedzenie. Czekaj, zjem sobie batona. Siagu ciasta. Hejko. A coś mi tam dało. Czasem gra niestety trochę przytnie, szczerze mówiąc. Ale i tak jestem w szoku, bo mam wrażenie, że jest lepiej Mam wrażenie, że jest trochę lepiej zoptymalizowany niż ten wcześniejszy Forest. Jak ogólnie oceniacie mapę tak dookoła, jak chodzicie? Ten krajobraz? Jest ładnie. Jest przepięknie. Jest na pewno ładniej moim... kaczki nawet są. Napij się, Ula. No kaczkę to bym jeszcze zdzierżyła. Kaczkę to bym jeszcze zdzierżyła! Nie lubię, bo... A nie, to nie kaczka, to gęś mnie dziabnęła. Ale taki rosołek na kaczce, wołowince. No tak ciekawe, ty pracujesz w tym z rolniczym? Jami. Jak tak, to mam do ciebie kilka pytań. Pewnie oho. Żadnego nie. Czego ja nie gram, bo ja nie spojrzę, że jest... Ja tylko widzę czat i słyszę, co oni robią, z Tomkiem to pewnie. Z Tomkiem to pewnie będzie taka, jak już trochę gra, tam powychodzi tych update'ów i tak dalej, to pewnie będzie jakaś seria. Normalna na YouTubie. Normalna, bo na razie to wiecie, chcę tą grę po prostu też ograć, sprawdzić, zobaczyć. A że Ula też kupiła i mam nadzieję, że się ze mną dobrze bawi i będzie bawić, to... Ja się dobrze bawię, ale jestem obsrana maksymalnie. Że to za 100 lat, ja przez chwilę ci jeszcze lubiłem, wiesz? Tomeczko, czy ty sobie wrogów robisz? Nie, to właśnie żonta sobie zrobiła. Tam coś jest na dole? Właśnie widzę, ale tu nie ma cave'a. Jeszcze mi posłuchaj, napiszę. Ej, tu są jakieś te. Oni tu coś chcieli budować chyba. Jak się to nazywa? Melex? Melex chyba. Da się tym jeździć? Jezu! Da się to rozwalić? Nie, ja się nie przyzwyczaję do tych dźwięków. Przysięgam. No to to kiedyś się będą się do ciebie odezwać, gdybym miał kilka pytań. Ej, tu jest baniak z wodą! Nie, co to jest? Nowa receptura do tworzenia. To nie jest baniak z wodą. I co mi to dało tutaj? Ja mam nacisnąć A tutaj, koktajl mołotowa, pancerz z kości, zbroja liściowa. Żywica do drukarek. Co może rzeczywiście macie te drukarki 3D? Oho. Jezu. A nie, to... Opługi... A nie, stoi tu. Leci tu. Ale wiecie co, ja nie za bardzo rozumiem jednej rzeczy. Mamy zaznaczone te punkty. I tak jakby... A, tu jest łopata, zobacz. Tu jest symbol łopaty, tu trzeba kopać. Ale nie mamy łopaty. A nie da się zrobić łopaty? Nie, chyba się nie da. Chyba gdzie on jest? Tam ktoś pisał, że trzeba znaleźć. Tomek, przycieszysz lodówkę? Zawału. Dobra, Ula, to idziemy do... W drukarce wydrukujecie piersiówkę, czat. Okej, to czekaj. W tamtym obozie, w którym byliśmy, co się rozbiliśmy, tam było wejście do cave'ów jakiś, więc tam pójdźmy. Nie wiem, tak jest. Co za kawałek to jest, ale... Łopatę? Czy gdzieś? Znaczy, no możecie nam podpowiedzieć w sumie, no bo to jest kwestia... Nina Mitsy, dzięki za followka, bo to jest kwestia tego, że gramy pierwszy raz, więc no... Nie wiem, na przykład... Tutaj mam... Mówię, trzeba pamiętać, że to jest... Mi spoilery nie robią, także... Mi też nie, w sumie. Znaczy, wiadomo, spoiler do końca gry, no to jeszcze zrozumiem, ale taki spoiler, gdzie co znaleźć, to bardziej... O, jakaś ta... Jakiś obóz. O, Ula, będzie żarcie i inne rzeczy. Mogliby garantować podpowiedzi, ale nie takie centralne i to i pod tym, żebym jest to, tylko tak mniej więcej takie bycie. Żebyście to wykazali. Pożana Saszek kolektyw. W ogóle wiewiórki biegają pod wodą podobno. Właśnie widziałem, mówią? Że... Boże! Twoja lodówka no, chyba też gra w The Forest. Nie, gra w... Jezus! Blondie Asia. Dobrze. Co za bangi? Thank you, zabiciki.
To za kanibal w tle? Gdzie? Ula. Aha. Kanibalem. Czy kolektor? Ej, ja tu kolektuję tutaj coś. Kolektuj. Ale oglądałam chwilę, jak ten Insum grał. Ja nie wiem, jak on znajduje te wszystkie rzeczy. On miał po prostu full ekwipunek super rzeczków. No bo generalnie The Forest nawet tamten polegał na tym, że trzeba było chodzić i zbierać rzeczy. Jak widziałeś jakiś obóz, czy jakąś taką, nie wiem, kawałek jakiejś kości wystające z czegoś czy coś, to z reguły jak tam poszłaś, to miałaś jakieś rzeczy, tak? Więc tutaj właśnie o to chodzi. Tak jak teraz byliśmy tam w tym oboziku takim, no to żeśmy ogarnęli, nie? Mhm. Ale tutaj wyhaczyłem już mniej więcej, że bardzo łatwo jest zobaczyć, kiedy są te kanibale, bo drzewa się niszczą i krzaki jak oni niszczą. No i masz. Kuźwa, no mówię, przecież co mnie straszysz? Nie, dobra, jego to nie. Okuna tu drugi chodzi. Chodź szybko, biegniemy, zostańmy ich i wchodzimy do cave'ów od razu. Nie. Łopata jest jedna z jaskiń. Koło gór. Ktoś nie ma polskich znaków, tak ja. Popata jest w jednej z jaskiń koło gór i trzeba mieć pistolet do zjeżdżenia z liną. O matko. Dobra, a pistolet? Czyli musicie od pistoletu zacząć. No ja właśnie też nie wiem, dlaczego Tomek nie gra z nami. Ja nie gram po pierwsze, bo nie mam gry, po dwa nie mam czasu, trzy jestem tylko tutaj dlatego, żeby cię wybić. Słucham? Wow. Nie, jak? Ja się tutaj jeszcze na chwileczkę zaraz idę spać, bo to do roboty znowu. Piskam się przez... Siedzę tu, żeby się wypić. Dobra, a jak ja mogę zrobić tak, żeby mieć pochodnie i na przykład siekierkę w łapkach? Wyłączyć PD? Może ciśnij F jak w Minecraftie i przełożyć do drugiej ręki. Czy nie bardzo? Jesteś Ula? Niestety jestem. Ale to w ogóle światła nie daje. Chyba tą latareczkę trzeba będzie. Natalcia, jutro jest mój, który dzień z rzędu? Już się zgubiłem, chyba drugi tydzień już. Pistolet jest w innej jaskini. Jezu, jak o Jezu, spadam w dół! Aaa, nie! Idziesz? Nie chcę. No nie mamy wyjścia, chodź. Nie, jak to Wojtek było? 1 marca mam pierwszy dzień wolnego, czyli to będzie trzeci tydzień rzędu pracy. Uwaga, potwory biegają po suficie. No chyba sobie jaja robicie. Dobra, nie. Wojtek nie chce w to grać. No chodź! I tak już nie możesz zwrócić, bo już 2 godziny minęły. Nie możesz już zwrócić. Ja zaraz zwrócę, ale coś innego. Boże, co za jakieś... Pistolet jest w innej jaskini. Więc generalnie musicie po... Kuźwa, nie toperze! Hit. A jeden połam to. O, coś jest. Jakiś włas. Food and dining? Jedzonko? Natarcia, ja też właśnie studiuję, pracuję na pełen etat i oprócz pełnego etatu pracuję jeszcze na... 1/3 etatu. O kurwa. Jezu, spadłam. Ile tu jest rzeczy? Myślałam, że to jest taka pułapka na zasadzie, że my będziemy tym foodem. No tu jest jakaś krew, więc... Ula, zbieraj, szabrujemy wszystko jak leci. Dobre. Osłupki chińskie. Hejko. Czyli co, macie fancy jaskinie? A co to nie, jest? Nie, jesteśmy w jakimś bunkrze. Co to jest za proszek? Ostryga collected. Co to jest za proszek? To wyglądał jak proszek. Masz też cestrunowy? Tu jest jakaś karta potrzebna. Ale my nie mamy nieograniczonego ekwipunku, nie? To się w pewnym momencie... Jezu, Wojtek, nie dawaj takich dźwięków. Jeździ. Już nie. Nie podoba mi się to. Kawałek bekonu collected. Lodówki się otwierają? Kawałek steku, nie bekonu. No właśnie ja się nie otwierają. Bekonu.
No dobra, ale to czekajcie, to my tu przyszliśmy, ale potrzebujemy niebieskiej karty. Więc domyślam się, że po nic tutaj nie przyszliśmy, bo karta pewnie będzie zupełnie gdzie indziej. Tam tu leży. Dzięki, Metalcie. O, coś, jakaś notatka. Artifact 1. Okej, okay. Mogę to odłożyć jakoś? Jak się to odkłada? Jak się to... A, okej. Okay. Wiesz co, Ulano, chyba wszystko stąd wzięliśmy. Ej, bo tu możesz mieć albo kawałek steku, albo kawałek bekonu. Bekon. Nie jestem team jakoś tego steka. Ja nie przypadam. Ja też nie, a wolę bekon. Gdzie Wojtek strollował? Zjem sobie coś, bo... Smacznego. Ale ja tylko granat rzuciłem, no. Zjedz kukt mięsko. Ale też mam ostrygę. Płatki śniadaniowe. Żywica do drukarek. No dobra, trochę tego jest. Poczekajcie, bo my tu jeszcze mieliśmy, pamiętam... Lina jeszcze była. Gdzie jest? A to nie jest to Crunchy Wanchy, co ta reklama w radiu leciała i tam śpiewali? A ja nie wiem. To jest to. Nie wiem. Crunchy Wanchy? Czekaj, wiesz co, Ula, to może sobie faktycznie, słuchaj, zróbmy ten pancerz. I co to za notatka? Taśma i... Jakiś artefakt. Nie, zaraz, tu mi lina wyszła? Boż. No, zrobisz sobie też pancerz? A jak się robi pancerz? No łączysz kość. Cztery kości. Czekaj. Lina i taśma. Czyli klikam połącz, tak? Raz, tak. Dwa, trzy, cztery. Lina. I taśma. I taśma. Połącz. No właśnie ten ekwipunek, słuchajcie, jest strasznie wielki. Załóż. Będziemy trochę bardziej... Tylko zrób sobie ze wszystkiego, co masz. Ja się wszystko, co mam, to tak, mam tak, tak, wykorzystać, mi... tak? No, mi 3 się udało zrobić. Tylko niestety to trzeba, i chyba tak jak wtedy, że też wszystko pojedynczo. No dobra, słuchajcie, ale to tutaj w takim razie w tym cave nic nie zdziałamy, bo... no jakby nic tutaj nie ma, nie? Znaczy, wiesz co, kartonik? Tu jest moim zdaniem, ale to moje zdanie, jest troszeczkę przekombinowane, zwłaszcza z budowaniem i tak dalej. Jest jakby, wydaje mi się, że jakby chcieli dobrze, ale chyba trochę za bardzo. Wychodzimy. Idziemy do kolejnego cave'u. Nie, ten już był spoko. Nie, jeszcze takiego normalnego musimy wejść. Jak był normalny? No bo tam to nie jest normalny. Wojtek, ja nic nie widzę, poczekaj na mnie. I to było takie mod weather, nie? Znaczy, widzenie w środku, wszystko. Bo tutaj, bo wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że to jest po jakimś czasie od jedynki. Więc tutaj domyślam się, że ktoś chciał próbować coś zrobić i są takie bazy jakby poukrywane, czy coś w tym stylu. No nie wiem, albo to w ogóle inna wyspa. Ja mam pytanie, czemu ta pochodnia nie daje kompletnie nic? Nie wiem, ja mam latarkę. W tych kanibali w jaskiniach możesz mieć tą fioletowy pancerz. Paskudny pancerz. No to się... Ej, faktycznie jest... Co jest jakaś kobieta tu idzie? 50 nogami. Zostaw ją, podobno mamy jej nie ruszać. Mogę ją chociaż zobaczyć, jak wygląda? Nie, zostaw. Wygląda jak z Toy Story, jakby lalki, te lalki, co był ten zły taki. I ten głupi ten, nie? I je łączył. A nie powinniśmy iść z panką? Teoretycznie. Ciemno się robi. Ją trzeba oswoić. Ale to my... A, zaraz, teraz jest pytanie za 100 punktów. No? Gdzie jest nasz dom? I don't know. Czemu bot do nas wrócił? I don't know. Świetnie, bocie. Dlaczego ona ma 4 nogi? Dobra, tutaj jest Ulan nasz ten. Tu jest to nasze do spanka. Dlaczego ona ma 4 nogi, ja się pytam. Nie wiem.
ją trzeba oswoić. Już mówiłem cię przed chwilą. O, ja jestem w afekcie jak gram, więc... Widzę. Jest... Jeżeli będzie, że ja czatu nie czytam. Tu jest. I co, zapis i spanko? I później będziesz mógł ją nauczyć, jak używać pistoletu nawet. O, no zapis na pewno i myślę, że spanko chyba też. Ona was będzie zapisz, bronić. Potem... O. O! I to jest spoko, bo pamiętacie, w tamtym foreście było tak, że jak się poszło spać, to się spało określony czas. I zawsze mogłeś tylko w nocy, nie? Ta, a tutaj widzę, że jakby... Wiesz, ogarnia się całkiem spoko, nie? Wiesz co, Ula, trzeba zrobić ognisko. No. Bo ja bym wstawił te. Mam mięsa sporo. Ja i ty też, mam też mięso. Masz mięso. Trzeba było je ugotować, to może by trochę dłużej wytrzymało. Tylko jeden patyczek. Tylko jeden patyczek! Patrzcie, to powtórzę. Zaciągam. Tak, ostatnio właśnie gadaliśmy o takim zaciąganiu i... Aga chyba dzisiaj wrzuciła odcinek i tam... tam słychać właśnie, nawet mówiłam, żebyś sobie ten, żeby Wojtek sobie obejrzał, to będzie wiedział, o co chodzi. Z tym zaciąganiem. Okej, prze... Nie gram w to. Grasz. Dawaj, mięsko. Myślałam, że to ten... Mięsko wykładaj całe. Jak się wykłada mięsko? E przytrzymujesz. Na ognisku? Mhm. Surowe mięso. I trzeba patrzeć do momentu, aż ono jak będzie brązowe, to wtedy można zebrać. Znaczy, Walczak, my mamy obóz. Jezu. My mamy obóz dalej, tylko na razie wyruszy... Tylko nie wiem właśnie, dlaczego nie mamy pokazanego łóżka na mapie. Tam jest wybudowany dom. A, to w ogóle zniszczmy. To też. Może C. Na którym się podnosi? E. Ale... Aha, dobra. Na którym się podnosi? Nie dobra, wiem, to... tu jeszcze jedno maszula. To się wzięło od Agi. Mamy cooked mięso. No cooked mięso mamy. Domek powinien być pokazany na mapie. No właśnie problem jest taki, że nie jest. A my tam wybudowaliśmy już ten dom. Ja właśnie dom. Nie wiem, gdzie on jest. Rozumiem, ale to domek. To było gdzieś w tamtą stronę. Nie wiem konkretnie gdzie, ale było. Dobra, to Ula, sobie możemy iść, bo musimy i tak wejść do... Odpaliłam się. To może wiesz co, pójdźmy w stronę tego drugiego... w sensie tego trzeciego jakby wykrzyknika. Nie, przepraszam, tego żółtego. Ale najpierw pójdźmy nasz dom znaleźć. A nie właśnie... można zrobić jakiegoś znacznika na mapie? No właśnie nie wiem. Nie wiem właśnie co tutaj się wydarzyło, że nam jakby nie... Wziąłem to na Loes. Bo tak szczerze to ten. Bo ja mam zerową orientację w terenie, więc ja... Pod mi miał trzy. Nie, tutaj szliśmy. To ja już wiem, ja wiem mniej więcej, gdzie jest nasz dom. Poprowadź. A wzięliśmy bota ze sobą, czy został? Nie wiem, bot nie chce robić co chce. Pićku. I tutaj byliśmy już. Czekaj, pićku. Ale to jest spoko, że można pić z takiej normalnej wody i nic nam się nie dzieje. Bo w The Foreście tamtym to było tak, że nieważne skąd się, chyba że tutaj też tak jest. Ale tam pamiętam, że było tak, że jak się piło, to bardzo często się zatrute było. Ta woda prosto z gór idzie. Tak. Nie, trzeba przyznać, że bardzo ładnie ta gra wygląda. No tam jest przepięknie, ja bym tam jest, poszła. Jest na pewno ładniejsza niż ten podstawowy Forest. Ale mówię, są niestety rzeczy, dla mnie osobiście, biegają. Które, wiem, widzę, które są trochę przekombinowane za bardzo. Niestety. Bo są. Po prostu trzeba je olać i... Teraz to powinno być jakoś tutaj. Wojtek, zmęczyłam się, nie zostawiaj mnie. Dobra, to ja też... Na razie jest bezpiecznie.
No, no. Nie, nie, dobra. Jak masz pełno, to biegniemy. Ja już słyszałam te kwiki w tle. Bo ja i słyszę tutaj, jak się śmieją mi kota, który mi miał czy pod drzwiami. Ale że w grze kot, czy pod drzwiami twoimi? Nie, u mnie pod tym. Jest mi gorąco z nerwów. No i tu chyba jest ta polana. Are you sure? Tak mi się wydaje. Kartonik, ja ci też nie pomogę. No, stoi chałupa. Ale sami widzicie, no jest postawiona. Jest to na bale, jest wszystko, jest łóżko. A gra jakby nam dalej nie pokazuje, że tu jest znacznik. Zapiszę grę. Zapisałeś też? Nie. Chociaż czekajcie, bo tam była, że my mamy znacznik, to ja może muszę ten znacznik jakoś umieścić tutaj, ten lokalizator GPS. Na przykład... No nie wiem, że jest chałupa i co ja mam... Właśnie, może postaw obok tu z plandeki i tam będzie pokazywać. No ale no jaki jest sens tego? Ja bym wolał ten lokalizator chyba umieścić. Skoro one tutaj są do czegoś. Bo absolutnie nie rozumiem, jak się to używa. Nie mogę tego nigdzie postawić, przyczepić. Bizu, dziękujemy za rajda. Bizu, dzięki za rajdzika. Ejko. Jak już może wejść do środka. No właśnie próbuję, a czemu nie miałem powiadomienia o tym? O rajdzie. A nie masz wyciszonych? Nie, nie położę też tego. Nie, nie, nie. Chyba, że jeszcze się nie ogarnęło. No dobra, no to w takim razie faktycznie może wiecie co, zbudujemy tą plandekę w takim razie. Bo jeżeli to ma w ten sposób działać, to ja podziękuję bardzo. Czyli to będzie namiot, czyli potrzebujemy... Zaskoczenie, raid. No właśnie zaskoczenie. Nie wiem, nie było. Czyli co, lokalizator połączyć z patykiem? No nie, to ja już chyba wolę tą plandekę zrobić. Chyba, że nam plandeki nie pokaże też, to będzie śmieszne. Nie, raczej pokażę. Może to jest, wiesz co, kwestia tego, że... no, wiadomo. Najpierw znajdź miejsce, które chcesz oznaczyć. Następnie wyjmij z ekwipunku patyk i umieść go pionowo w ziemi. Następnie otwórz swój ekwipunek i wybierz lokalizator. Najedź kursorem na górną część drążka, a pojawi się opcja umieszczenia tam lokalizatora. Okej. Takie trochę complicated. No, właśnie, dlatego właśnie mówię, że tutaj jest jakby trochę przedobrzyli w tym foreście. W sensie, no, jest spoko, ale mam wrażenie jakby... Trochę chyba przesadzili z niektórymi rzeczami, ale dobra, mamy pokazane, więc... W razie czego wiemy, gdzie jest chałupa. Dobra. To lecimy do cave'ów, tak? Nie mieliśmy iść do cave'ów. Do tego kolejnego punktu, tak? Tak, idźmy do punktu. Dobrze, to idziemy do punktu. Czy co jest nowy, który wyszedł niedawno? No ten Forest wczoraj wyszedł. Wczoraj wyszedł. Wczoraj była premiera. Znaczy ja myślę, że ja nawet chyba tak sobie sam dla siebie też może sobie jakoś pogram, jak będę mieć jakąś wolną chwilę. Chociaż nie jestem fanem grać w takie gry samemu. Ja bym się bała. Ale no... Zresztą pewnie domyślam się, że pooglądam te... Jakieś też filmiki. Sprawili na przykład ten, animację spadania drzewa albo tych krzaczków, co się ścina? Słucham? Poprawili grafikę ścinanego drzewa. Znaczy drzewo to teraz w ogóle ścinasz tak, jakbyś był drwalem, nie? No, drzewo bardzo ładnie wygląda. Widzisz live'a? No to czekaj, to muszę obraz włączyć. No to szybko. No. Już. I musisz najlepiej drzewo dookoła. O, no, i spada. To ładnie. No. Odbije się od ziemi. Chyba
zrzuciłem kogoś z tego drzewa. Dobrze, mu tak. Dobra, wyłączam. Bóg krzyczy na nas. Planeta, ja właśnie horrory mogę oglądać. W sensie ja lubię oglądać horrory i... No czasem się cykam. Czekaj, ja w ogóle zjem sobie. No się cykam, też zjem, ale oglądam. Ale grać w gry horrory to już jest, w sensie takie, to już jest ciężej. Znaczy, czy to jest Słyszę horror? Ich. No dla mnie jest. Nie określę. Wojtek, za tobą. Też u mnie? No oczywiście. Pieprzaj. Dobra, olejmy ich, bo nie ma sensu się z nimi bić. A już widzę, że mi dwa pancerze zażarły. Masz cały pancerz? Nie wiem. Gdzie to się sprawdza? Takie żółte przy życiu. A tu nie mam w ogóle. W ogóle nie masz pancerza. Zażarły ci. Tak. Ty założyłaś to, co tam wtedy wytworzyłaś? Chyba. No tak, bo miałam takie kości na rękach. No okej. Okay. No to nie. Jezu. Przepraszam. Nie, Shut the fuck. Chodź tam. I pierdziel, dobrze jest. Super, zapomniał. Napij się. Odpocznij. O, ja się napiję. Tylko skończymy. Tam wódkę masz w ekwipunku, możesz się zawsze napić. No i mnie zostawił, no. Nieprawda, po prostu. To by się użarło w kostkę. Czy ja wiem, czy ta pierwsza była straszniejsza? Myślę, że... Wydaje mi się, że w każdym... w pierwszym i w drugim forecie, czyli tym, myślę, że i tak jakby straszniejsze to będą podróże po cave'ach. Tak mi się wydaje. Bo tutaj, no to co, no czasem jak ktoś krzyknie, no i co? No i ja mam zawał. No ja wiem, że ty masz, ale pamiętaj, że grasz ze mną, więc... No i ty mnie zostajesz z tyłu. Gdzie to jest? O, mamy wejście. La 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 la, idziemy. I don't want to. Trzeba latareczkę odpalić. Wow, ale mi ścięło. Tak, zawsze tak było, jak się wchodziło do cave'ów, że był taki moment właśnie, w którym mega ścina. To jest jakiś... Powiem ci, że to nie wygląda jak cave. No bo to są te fabularne, więc to jest jakieś pozostałości. Idziemy w stronę światła. Mam jakieś bzium. Co to jest? A tych skrzynek się Ty! Nie da. Drukarka! No przecież pisali. No przecież. No ja wiem, że pisali, ale teraz ją widzę. O, tu można spam kopać i zapisać można. Książka Wszechświat Równoległe Collected. O, wydrukowało się. Strzały. Mogę je podnieść? O. Już więcej nie mam miejsca, to ty musisz chyba. A czekaj, my tu możemy... O, mamy piersiówkę, słuchaj. Czekaj, ja coś nacisnęłam, a i coś dodałam. Chyba dodaliśmy tego płynu tam. Dobra, piersióweczkę nam zrobię. Tobie i mnie. Zobaczymy, co tu jeszcze jest. Możecie sobie wydrukować maskę czerwoną, ona odstrasza kanibali. Okej, to zaraz zobaczymy. Ja nie wiem, ile my w ogóle mamy tego płynu. Dobra, weź sobie tą piersiówkę. Ja nie mogę. Aha. Wydrukowana piersiówka collected. Ja sobie zrobię drugą. Tu jest, widzisz, poziom żywicy i to E, które jest, to jest jakby tyle, ile tam jest mocy, nie? Siema, Latia. Hejko. A to ja to mogę ten uzupełnić. Jeszcze, bo ja mam coś chyba. Ale to na razie nie, poczekaj, bo to szkoda marnować. Dobra, to ja sobie wezmę tą. Co my tu jeszcze mamy? Maska, liny z kotwiczką, siatka techniczna, sanie, strzały, piersiówka. No, czyli teraz tą maskę mamy zrobić, tak? Maski niepotrzebne, lepsza siatka i strzały. No już trudno.
Zdania podzielone. Zrobię nam po tej masce, se założymy na głowę i wystarczy. Może faktycznie nie będą nas jakoś... Czyli co? Wychodzi na to, że... I jeszcze jedno. Czy my będziemy musieli do tych drukarek przychodzić, czy my sobie później na przykład będziemy mogli taką drukarkę jakby ogarnąć? Wierzysz? Ja mam. Możesz tam dodać trochę żywicy? Tak, już dodaję. Albo nie dodawaj na razie. Jak kliknę weź, to ja to założę? Nie, to chyba będzie w ekwipunku. Czy w ekwipunku to bierzesz? Może no, w ekwipunku musisz jak mam to założyć, bo trzymam to w ręce. No nie wiem. Jak się to zakłada? Gdzie jest ta maska? Weź. Aha, czyli to po prostu tak robię, ale ja nic nie widzę w niej. No jak to zrobię? Aha. Aha. Okej. Okay. No to to jest... No to to trochę bez sensu. No. Ale dobra, jest zrobiona, to niech sobie będzie, tak? Pasam do mojej siekierki. Liny z kotwiczką. Poczekaj chwilkę. Liny z kotwiczką to my mamy, więc chyba nie ma sensu. A nie, to jest lina do tyrolki. Mamy to zrobić, tą linę z tą? Siatka techniczna. Do czego to jest wszystko w sumie potrzebne? Żaneta podobno na żółwiu nie można już zjeżdżać. Nie można zjeżdżać na żółwiu. Nad drukarką jest schemat, no ale co mi? A jest, patrz, noga, chest, helmet, no ale jak my mamy tą zbroję niby wykonać? Tutaj nie ma w tej... To pewnie potrzebujesz albo coś pozbie... Aha, że z siatki. No dobra, zróbmy tą siatkę. A czy te sanki poza tym, że są for fun, to mają jeszcze jakieś inne zastosowanie, czy... A 250 razy 10, tak? Okay. Ja cały czas patrzę na te drzwi, bo się boję. Gdzie mamy tą siatkę techniczną? A, tu jest. Sanki są drogie i nieopłacalne. Pancerz techniczny. I potrzebujemy to. Potrzebujemy drut. Taśmę. Baterię. Amiga. Dobra, robię coś. Ej, ukradłam coś. O, załóż. A, czyli my możemy sobie faktycznie ula robić ten pancerz tak, wiesz... No ale to zrobiłeś sobie tylko na rączkę. No tak, bo żeby zrobić cały, to potrzebujesz 10 razy. Nam nic nie wyskoczy, nie ufam tej grze. No dobra, ale poczekajcie, bo ja się zgubiłem. Czy my tą drukarkę 3D jakby później będziemy mogli gdzieś tam u siebie coś ogarnąć, czy nie? Weź sobie i też sobie zrób ten jeden. I myślę, że to na razie nam wystarczy, bo... Okay, czyli wzięłam. O, mi się w ogóle latarka już wyładowuje. Ja bo ja tego trochę nie ogarniam. Gdzie jest ta siatka? Po boku, po prawej stronie bardzo mocno. Okej, czyli robię połącz. Z czym ja łączę? No tam z rzeczami. Jak najedziesz na koło zębate, to masz pokazane, co musisz włożyć. A co to jest to ostatnie? Taka... Jak znajdziecie żywicę później, to możecie normalnie przejść. Przyjść! Bo ja, tak, ja nie mam czegoś takiego, żeby to połączyć. To też jest karta potrzebna. Musisz mieć. I z drukarki możemy korzystać tylko tutaj, tak? O, dobra. Nie wiem, brakuje mi jakiegoś... Nie wiem, co to jest. Co to jest takie płaskie prostokątne? Co to jest? Czekaj, płaskie prostokątne? Wygląda jak jakiś chip. Ja nie wiem, czy to jest. A, części na środku powinny być. Masz czy nie? A jak to się nazywa?
części, taka płytka drukowana jak w elektronice, na to środku powinna być. Nie mam. No to nie masz, to nie zrobisz. No świetnie, czyli co, escape? Tak, ja tam przeszedłem dalej i ja już tam nic nie widziałem za bardzo. Zostawiłeś mnie tu samo? No jak robiłaś. Tak, z tobą. Ten żywica do drukarek, no ale to wiecie co, to myślę, że nie ma sensu, żebyśmy tutaj cokolwiek już więcej drukowali, bo mamy w sumie wszystko to, co powinniśmy mieć, chyba że ta lina z kotwiczką. Moglibyśmy to jest wam potrzebna do tego, do okejbów, nie? No to zrobię jedną, dołożę jeszcze stówkę i zrobimy jeszcze jedną w takim razie. Będę miał jedno ty, jedno tyula. Nie wiem, czy to jest jakby jednorazowe. Ty Jezu, przestań wydawać dźwięki. Przestań wydawać dźwięki. Dobra, a tu dwie się zrobiły. No to, to weź tą i wydrukujemy je jeszcze raz. No to nie wiem, czy to jest jakby pojedyncze. To są linki do tyrolki. Gdzie są te liny z kotwiczką? O, tu jest bidon, a tu są wydrukowana lina z kotwiczką. A czekaj, to możemy z czymś połączyć. Myślę, że nie, co to jest. Dobra, to weź jedną i ja wezmę jedną. Coś robisz, mam tutaj dolać, bo ja mam cały czas... Nie, 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 już, już myślę, że wszystko. Na razie tu chyba nam nic nie będzie... Chyba nam już nic nie będzie potrzebne. Pancerz zabi- to znaczy z tych kości, w sensie? Chyba, no nie wiem w sumie. Dobra, chodź, wychodzimy stąd, bo tam dalej już nic nie było. Więc wracamy do tego. Do domu? Tak, wracamy do domu i będziemy też kończyć odcinek. A tym samym te... Czemu ja nie mogę stąd? Aha. I tym samym też live'a w sumie będziemy kończyć. Znaczy, tak, ja wiem, że możemy robić... Skan... No, nie było cię chyba, jak mówiłem, że nie będzie już. Boże, nie było człowieka 5 minut i już plan zmienili. No, dobra, bo tu musisz siedzieć i pilnować. Ulka ci namówiła, żeby nie było. Tylko teraz, tylko Józef. Teraz... Wiecie co? Czekajcie, powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz, zanim skończymy. Rolki znajdziemy w skrzyniach. Bo mówicie mi... dobra, co z łopatą? Gdzie mogę znaleźć tą łopatę? W jakimś cave'ie. W jakimś cave'ie, tak? Który nie jest zaznaczony na mapie. Jako ten punkt taki ważny. Bo my musimy jeszcze i tak dojść do jednej tej... do jednego momentu. Hello, is collected. Tak, tak, też podniosłem. Za mało, za krótko? No będą jeszcze przecież live'y, spokojnie. Ula i tak już gry nie może zwrócić, więc musi grać. No ale... To ty dlatego no... przyciągnąłeś, żeby powyżej 2 godzin. Ty no nie mów, że ci się nie podoba. No podoba mi się, ale jestem no. Panikara, no. No ale wiesz, później będzie jeszcze więcej, bo będziemy mieli te... Nie tu każdy jakieś... szmer jeden straszy. O, nagrobki. Też możemy je wykopać. Ale nie, nie mamy czym. No nie mamy łopaty. Co za szyszki? Jest zaznaczony, czyli co? To jest ten cave tutaj? Któryś z tych? Znaczy no jak, no, znaczy wiecie, my porównujemy się do live'ów Agnieszki, które trwają 8 godzin, tak? Więc 2 czy 3 godziny to jest krótko. Ale no ja z reguły takie robię. Nie bulinguj Bóg. Chociaż ostatnio mieliśmy 5 godzin. No ale to był szoku. Ten... Byłem wczoraj... na początku live'a, zdążyłem się zdrzemnąć, wykąpać, zrobić obiad, wracam od daylight. Wczoraj za to był bardzo długi live, 40 minut. No, wczoraj to poszalałeś. Ale no, to było wtedy, jak już chciałem wyplatynować i mieć z głowy Hogwarts Legacy, więc temat Hogwarts Legacy jest... nie mogę tu... No nie gadaj, że się... A nie, da się. Kiedy się umyjemy trochę. Dajesz radę? Tak, kąpałam się. Dobrze. Ten bliżej śniegu. Ten bliżej śniegu. Czyli to jest pewnie tamten. Nie ten nade mną, tylko ten jeszcze wyżej, nie? Albo tamten przy, tym, przy tej wodzie. O, czekaj, to jakieś roślinki były nowe. Właśnie. Dużo. Wiciokrzew. A wiciokrzew jest chyba trujący. Nie wiem, mój rekord live'a to było 10 godzin chyba. I były to Pokémony. I były to GoFest.
Aha, ten nade mną właśnie, okej. Okay. Aha, czyli zaraz. Czyli ten pierwszy nade mną, tak? Tak jak patrzę, ten pierwszy, który jest nade mną, nad tym wykrzyknikiem, tak? Domek. Znaczy, wiecie, ja nie wysiedzę tak dużo godzin. Znaczy, ja zazdroszczę ludziom, którzy potrafią wysiedzieć 8 godzin tak stricte i streamować. Ale ja to... Nie wiem, co się z tym botem... Ja myślę, że ten bot do nas wróci, jak gra się włączy i wyłączy. Mi się coś wydaje. Zapisuję. Tak, tylko czekaj, wiesz co, ja chcę zobaczyć, bo tutaj chyba nie ma czegoś takiego jak skrzynki, nie? Jest tylko magazyn kamieni, magazyn bali, magazyn kości. O, w sumie magazyn kości można by zrobić. Też się przyda. A to nie było tak, że półki i tam się lekarstwo odkładało i tak dalej? Nie mieliśmy tak? Pewnie tak. To działało jako magazyn? O, i tu możemy kostki sobie poodkładać. Wojtek, a na mapie nie ma tego typka? Jest! No ale on został tam. A nie, przez mapę nie można niego kliknąć? Nie wiem, przywołać go? Ale on chyba idzie do nas. Tak, on idzie do nas. Może ma problemy, tam się na przykład bije z nimi. Albo, nie wiem, straczkę miał w lesie, no i muszę się zatrzymać na chwilę. Tyle prywatności. Słuchajcie, my na razie się tylko ogarnęliśmy, zrobiliśmy dom. Mamy jakieś takie podstawowe te narzędzia i co dalej, no to mówię, trzeba eksplorować, no nie ma wyjścia, tak? Więc tak to działa. Dobra, Ula, zapisujesz grę? Już zapisałam. Zapisz pod E, cyk. Dobra. To YouTube, ja wam dziękuję za oglądanie kolejnego odcinka. Tu przyszli ci panowie tacy dziwni. Niech sobie idą. I to i dwóch ich przyszło. To wejdź do domu i zamknij drzwi. A jak oni tu wejdą? To dostaną z siekiery między oczy. Dobra, YouTube, to ja wam dziękuję. Była też Ula. Byłam. No i do następnego. Cześć. Pa, pa. Ejo. Byłem, pa. A i Tomek też był.